Seems like came a bad time. Cześć Wam, dzisiaj jest widzu Wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Honkai Star Rail w serii o tym samym tytule. I na samym początku, tak jak we wszystkich nagraniach, ostatnio muszę zaznaczyć, że ta nagrywka powstaje z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni. Więc jeżeli cokolwiek się podziało, są jakieś przesunięcia czy coś wybuchło, nie jestem tego świadomy. Przepraszam, będę nadrabiał na bieżąco, jeżeli coś do powiedzenia będzie. Ale jako, że to jest Honkai Star Rail, nie mam za bardzo tutaj newsów, newsów, nie powinno nic takiego się pojawić. Mimo to zaznaczam, żebyście mieli świadomość, że z Waszej perspektywy to jest już dziś. Właśnie wjechała aktualizacja. I jesteśmy na nowym, z mojej perspektywy dopiero co ruszył ten preload i preinstalacja I zainstalowałem sobie, znaczy ściągnąłem sobie pliki do, 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 jakby wersji nadchodzącej urodzinowej I jeszcze nic się nie podziało, z mojej perspektywy jeszcze tam te dwa dni zostały, dwa dni z hakiem w sumie Więc ja jeżeli jesteście zainteresowani to już dzisiaj, już dzisiaj o godzinie 18 jest stream z rolowania Oczywiście będzie Zakier z ekipą, tutaj Zakier i Kumizuki trzymali listę, bo już nie trzymają Bo już, już, już lista jest pełna i przygotowana Lecimy po Acheron i po Loche i Galag... Tak? Luczej Galagera, tak już myślałem i byłem na następnym banerze, już mi kliknęło, więc widzimy się dziś około godziny 18.00, rolujemy, będzie tłum ludzi znacznie większy niż w minionych aktualizacjach na rolowaniach, przybijający to, co od dawna dzieje się w Genshinie i w sumie przebijający to, co od bardzo dawna dzieje się w Honka i Terrailu. Ten banner ma zainteresowanie widzów, też będzie rolował. Na ten moment, kiedy o tym rozmawiamy, ja mam przygotowane może nie jakoś wybitnie, dużo, strasznie, dużo, wybitnie, dużo, strasznie, ale troszeczkę 54 roki. No to do momentu dnia rolowania będzie tam ich 56-58, w zależności od. Tego, co uda mi się złapać jeszcze na ostatniej prostej. A jak mówimy już o ostatniej prostej, to chciałbym Wam powiedzieć o śmiesznej rzeczy, która się zdarzyła, bo skończyła się większość eventów z mojej perspektywy dzisiaj i wczoraj, siedząc sobie nocą, robiąc rzeczy inne, stwierdziłem, że, a na drugim ekranie będę odtykiwał, bo mi zostało jeszcze troszkę fabuły do przejścia, żeby móc odblokować eventy, zostało mi to, tamto, siamto, ogólnie parę rzeczy takich do tyknięcia, do kliknięcia mi zostało, żeby móc wziąć udział w eventach. Burzyłem z przekonaniem, że mam jeszcze czas na zrobienie tego jeden dzień. I że będę to robił jutro, znaczy się dzisiaj ze swojej perspektywy, czyli te dwa dni temu z waszej perspektywy, i było takie na chillu, na chillu, na chillu, pojechałem z fabułką, świeci mi się, że już mogę zrobić ten evencik, więc poszedłem, robię ten evencik, zrobiłem jeden, drugi i jak robiłem ten ostatni, patrzę, czemu zostały tylko... Dwie godziny na zrobienie tego. Myślałem, że powinien być jeszcze jeden dzień i dwie godziny, więc przez przypadek zrobiłem na czas wszystkie eventy. Większość na maksa tam, znaczy wszystkie primogamy i wszystkie nagrody bonusowe i ich, mam nadzieję, że odebrałem wszystkie nagrody bonusowe, I wszystko kliknąłem, bo była późna w nocy godzina, to było tego dnia, co ja byłem tak makabrycznie niewyspany nieprzytomny. i nieprzytomny. Jeszcze musiałem pracę podhaczać, więc siedziałem do późnych godzin nocnych. No i na dwie godziny przed resetem, czyli tam nie wiem, jakaś pierwsza czy druga w nocy naszego czasu, kończyłem wszystkie te rzeczy, nie zdając sobie sprawy, że zaraz mi się czas skończy, więc skończyłem ostatnie, rzeczy. but <laughs> Czego ja jeszcze nie mam? O co chodzi? I ten ostatni taki pseudo-iwencik, że trzeba było spróbować wszystkich rzeczy w stylu kaleksy, nie kaleksy porobić. Tych bossów, nie bossów, to spalałem tą bonus e, rezynę. Energię, to to, to, to paliwo. To bonus paliwo, które możecie sobie odebrać z tego. Spalałem to, 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 żeby móc porobić te bonusowe rzeczy, bo nie miałem tego. A zobaczyłem, że, a to tylko bossa, to tylko to, a to tylko to. Po jednym tyknięciu na danego kaleksa, to mogę skoczyć, wyciągnąć mało tej rezyny, mało tej energii i nadrobić wszelkie zaległości. Więc tak skończyłem na czas. Wszystkie rzeczy To wychodzi. I bo, układałem te puzelki, co się tam odbijało, przeprowadzałem te ludzkie, to było proste i przyjemne, ale wiecie, tak robiło się na jednym ekranie, a na drugim ekranie tam a do pracy klik klik klik, klik i nagle ząkło. wow, zdążyłem, zdążyłem. Jak do tego doszło? Nie wiem, więc przeskoczmy do kolejnej informacji, którą dzisiaj dla was mam, a jest nią, że mamy Jadey, Jadey są i to mnie zdziwiło, to znaczy to nie jest jakaś e, szoker informacja, ani nic w tym stylu. Z jednej strony, żeby nie było, macie tutaj screenshota wstawionego, podesłane mi to zostało przez Zakiera. Jest informacja, że są stellar Jadey do odebrania, i Zakier zwrócił uwagę na coś, na co ja nigdy nie zwracam uwagi wcześniej, że żeby Dostać Stellar Jade, y, rekompensatę za maintenance i za bugi, trzeba mieć co najmniej czwarty poziom Trailblazer ten level. Co mnie zdziwiło, bo e, nie kojarzyłem, że w ogóle jest, czy było kiedykolwiek jakieś ograniczenie, i padło pytanie, czy w Genshinie też jest to ograniczenie. Mówię, że kurde, chyba nie, nie pamiętam, żeby było, ale wybiłem na Gęszina, znaczy wbiłem na społecznościówki od Genshin'a, znalazłem posty na ten temat, w których nie ma nic na ten temat, ale jest link do artykułu na Oiolabie, gdzie to wszystko jest rozbebeszone na części pierwsze. Jak się wtedy Link Wbiło tam też nie było informacji, że wymagany jest jakiś poziom od rekompensaty. Dopiero niżej, jak się wbiło w detale, to tam była informacja, że także jest wymagany piąty World Level, czyli jeszcze wyżej, tak jakby piąty poziom Trailblazera, jest wymagany w Gęszynia. Tutaj czwarty, więc dla mnie to był zaskok, bo nie zwróciłem nigdy na to uwagi. Ale to by tłumaczyło, dlaczego parę razy ludzie do mnie pisali, że no gram od niedawna i nie dostałem Stellar Jade'ów po aktualizacji, nic mi tam nowego nie przyszło. A mówiłeś, że ma być za błędy i za ten. I mówiłem, że okej, okay, pisz do supportu, bo powinno było przyjść. Iść. Powinno było przyjść razem z końcem aktualizacji, więc kurdur, dur, dur. Takie, takie zdziwko, takie zdziwko z mojej strony. Przekazuję Wam jak jest i nie bardzo się przejmuję całą resztą, bo z mojej strony to jest tyle. Czy ja coś jeszcze powinienem powiedzieć? Okej, okay, macie tutaj dwie grafiki, jedna za drugą i te grafiki mogą być, nie mam potwierdzenia, czy będą jeszcze na miniaturze, ale mogą być wrzucone, to jest za kod Tesseract i zostało to zrobione na premierę aktualizacji 2.1 na okazję urodzinową. Na społecznościówce X znaczy się kiedyś Twitter, Możecie wbić do kod, podkreśnik Tesseract. To powinno być na miniaturze. Wyglądają fantastycznie. Wielki Gatsby pełną gębą. W ogóle, jeżeli chodzi o Penaconi, to mamy ten vibe, mamy tą stylówkę i to. No, do, no, ja w całości odbieram, że to to chodzi, więc to z mojej perspektywy. Tyle, coś jeszcze powinienem dodać? Nie, to chyba jest wszystko, więc przeskoczmy do uwaga, spekulacji i spoilery, spoilery i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przymnąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trefne, inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku i zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Co oznacza, że lecimy w może nie tyle spekulacyjno-spoilerowe rzeczy, co to, co udało nam się wygrzebać z plików gry i co dotyczy nas od dzisiaj, ale nie wszystko jeszcze dzisiaj będzie dostępne. Czyli to jest za Merlinem, oczywiście z Discorda tam. Jest to aktualizacja 2.1 w ilości rolków, a konkretnie w ilości Stellar Jade'ów. Więc nagrody jednorazowe w tej aktualizacji, fajnie zostało tutaj to podzielone znacznie bardziej czytelniej niż w tych wszystkich grafikach, które mieliśmy ostatnio. Ale nagrody jednorazowe są takie. Daily Training, czyli codzienne robienie daily 42 dni w tej aktualizacji daje nam 2520 Stellar Jade'ów. Anniversary Gifty, 26 kwietnia przyjdą 1600 Stellar Jade'ów, czyli jeden ten w mailu pełnym Stellar Jade'ów. Festive Gifts, 20 rolek od razu gotowych, czyli dwa razy po 1600 jakby ten, ale od razu 20 złotych rolek gotowych to nie jest w Stellar Jade'ach. Maintenance powinien nam dać 600, pamiętajcie, potrzebny, wymagany jest czwarty world level, czy czwarty poziom tego training. Blazera, kwietniowy i majowy sklep reset, bo tutaj oczywiście i na kwiecień, na maj będzie, czyli 2 razy 5 złotych rolek, łącznie 10. Weekly Simulated Universe Reset, jeżeli będziecie robili wszystkie, oczywiście Equilibrium Level 6: 1350 Stellar Jade'ów. Simulated Universe na World Level 9: 300 Stellar Jade'ów. Program do aktualizacji 2:2 Zapowiedź 300 Stellar Jade'ów w trzech kodzikach, do tego będzie musieli dotrwać. Characters Showcase do zrobienia: 80 Stellar Jade'ów. Nowe misje. 400 stellar jadeów, Dreamscape Pass 150 stellar jadeów, Clock is Offering 200 stellar jadeów, nowa przestrzeń plus minus. 1400 Stellar Jade'ów po otwieraniu wszystkich skrzynek i wszystkiego. Jeżeli chodzi o eventy, to doskakuje Cosmo Odyssey, czyli event mniej lub bardziej urodzinowy, który niekoniecznie zostaje na przyszłość do robienia na potem. Nie mam potwierdzenia, czy tak ma być, czy nie. Było reklamowane, tak jakby było to związane tylko z urodzinami, ale to jest Honkai Star Rail, bardzo możliwe, że zostanie to permanentnie. 1000 Stellar Jade'ów. Winiec In A Cup, 1200 Stellar Jade'ów, Tides of Battle, 500 Stellar Jade'ów i Memory of Chaos and Pure Fiction, jeżeli ktoś jest w stanie zrobić dwa MOC'i Phase i One Pure Fiction Phase to 2160 Stellar Jadeów łącznie. Dla tych, którzy płacą, Express Supply Pass z 42 dni da łącznie 3780 Stellar Jadeów i Nameless Glory 4 złote rolki oraz 680 Stellar Jadeów. Łącznie będziemy mieli dla graczy Free to Play 30 złotych rolek plus 13760 Stellar Jadeów, co przekłada się na 116 złotych puli, czyli 116 złotych rolek w aktualizacji. Urodzinowej dla graczy totalnie free to play. Dla tych, którzy mają płatny Express Supply Pass, to jest 30 oczywiście tak jak było złotych rolek, 13 760 Stellar Jade'ów oraz 3780 Stellar Jade'ów z płatnych logowań, co nam łącznie daje 139,625 jednej rolki, czyli prawie 140 rolek. No, 139 do wykorzystania, chyba że tykniecie cokolwiek innego jeszcze nie zrobionego ze wcześniejszych aktualizacji, to wyjdzie wam 140. Dla tych, którzy zgarną wszystko, co jest do przegarnięcia z free to play, i mają kupione Express Supply Pass I złapią jeszcze do tego Battle Passa Czyli Nameless Glory To będzie to 34 złote rolki Łącznie ze wszystkich tych bajerów Które dają pełne rolki Plus 13760 Stellar Jade'ów Z wersji Free I 680 oczywiście z Nameless Glory Co daje nam łącznie 147... Pełnych rolek, przecinek, tam 875 do kolejnej. Więc dajcie znać, co myślicie na ten temat. Jest troszeczkę mniej niż się niektórzy spodziewali, jest troszeczkę więcej niż w wersji pesymistycznej zakładaliśmy, że być może, ale ogólnie z mojej perspektywy jest tak. I tak pewnie wszystkiego nie złapię, będę gdzieś tam kiedyś w przyszłości nadrabiał brakujące skrzynki, więc sporo mi zostanie na przyszłość, ale może na sam czy jakąś inną Firefly starczy, może starczy, zobaczymy. Więc z mojej strony chciałbym Wam jeszcze tylko przypomnieć o tym, że mamy konkursy. Ku ślubnemu kobiercowi. Od szybko Związane z rocznicą ślubu oczywiście tego człowieka i tutaj jest do przygarnięcia w opisie Genshin'owo, ale pewnie też można to zamienić na sapli pasy. A jeżeli chodzi o reinkarnację od Foki Konkurs, to tutaj wręcz jest napisane, że reinkarnujecie się albo w świecie Honka Raila, albo w świecie Genshin'a i wybieracie całą resztę opowieści tam tworzycie swoje rzeczy. Więc zapraszam do wspólnej zabawy, zapraszam do brania udziału w konkursach, do przygarnięcia. Są blessingi, nie blessingi. Sapli pasy, dużo różnych gadżetów jest. Pamiętajcie, że wciąż trwa Czyli check in web event, jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca aż do teraz To dziś powinien być dzień 27, z mojej perspektywy tego przygarnąć się niestety jeszcze nie da Nagrywam ze zbyt dużym wyprzedzeniem Podobnie w Genshinie dzień 27 jest jeszcze poza moim zasięgiem Ale dla was powinno to być do odtykania, więc pamiętajcie kliknąć Zawsze tam jakieś bonusowe surowce są No i oczywiście z początkiem kwietnia jest reset tego I będziemy mieli znowu dostępne Stellar Jade dnia tam 5, 13 i 20 Jakoś tak, jakoś tak Korzystając z okazji chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim Wspierającym, wasze wsparcie jest nieocenione. Lisi Magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osom. Lisi Arcy Magowie, wasza magia jest arcy potężna, jesteście arcyosą. I Lisi Twitcher, nauczy, wasza magia jest Twitcher. potężna jesteście osom. I na Twitchu widzimy się już dzisiaj wieczorem o godzinie 18, na rolowaniu po locze Galagera i może Acheron, jakby ktoś chciał Acheron, ale nie mam przekonania, czy ktokolwiek chętny się znajdzie. To no już jest prawie wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, bo jeszcze stream oczywiście o 18, więc życzę Wam miłego dnia, dobrego odnęcia, świetnych pięcioglaskowych rolek. Niech konduktor RNG Wam sprzyja miłego, do następnego. I hej! Okej. Okay. No i Wizu nadrobił bardzo dużo, tak w sumie przez przypadek, bo nie taki był plan, oj, nie taki był plan, ale wyszło, wyszło, podziałało.